Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie, trzeci znakomity odcinek z serii Crysis Remastered. No i w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na kolejną misję. Mamy się udać do systemu jaskiń, rozumiem, że to jakoś w tą stronę. Tutaj już mamy naszego przyjaciela, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Halo, halo? Czyli co, on jakoś tutaj z nami pójdzie? The CIA have been tracking Rosenthal for years. What do they want with an archaeologist? His team discovered evidence of advanced technologies that predate man. We need to know what they found and why the Koreans are so determined to hide it. Understood. No dobra, w takim razie nie wiem, co z tym naszym tutaj dowódcą. Czy ja po prostu miałbym to jakoś wskoczyć? A i dobra, i misja po prostu została wygrana. No dobra, więc ładujemy się do kolejnej planszy i zobaczymy. Teraz będzie akcja w podziemiach. Nie przypominam sobie tego wszystkiego, kurde. A nie, przepraszam, to już wychodzimy po raz kolejny na powierzchnię. Że co? Porwali naszego dowódcę? Naprawdę? Zmiana na Scar. Kurde! Mógłbym jeszcze tutaj jakąś tą broń zmienić, jak to tutaj funkcjonuje. It dragged him into the jungle. He's gone. We're gonna pull you out of there, son. Sit tight and I'll get a bird down there to you ASAP. Negative, sir. I can still complete. I've got intel on Rosenthal's location. He's being held at an excavation site somewhere near a Korean military base. I'm going after him. It's your call, son. But our GPS system's being jammed. We can provide no tactical support at this time. If you can locate and disable the jammer, I'll run a satellite scan of the area and see if we can locate that excavation site. Copy, Major. Much appreciated. No dobra, w takim razie pozostaliśmy tutaj samemu i z tego co widzę mamy tutaj jakąś plantację palm? Co to w ogóle jest? Kokosy? Ciężko powiedzieć. W każdym razie już tutaj właśnie słychać, że inni nas chyba jakoś tutaj zauważyli, więc od razu możemy się chyba tutaj akcji spodziewać. Już strzelają, nie, no to jest dla mnie niesłychane, bo po prostu zawsze się będę tutaj dziwił, co oni tutaj wykonują. Dobra, w takim razie powiedzmy, że podejdę sobie do tej akcji jakoś z góry. Kogoś już tutaj słyszę bez wątpienia, gdzie to jest? Czego tutaj załatwiłem? Tam jeden biegał właśnie. Wow, co? Tutaj jest jakaś flanka? Z której strony? Dobra, jeden pociśnięty. Ale jest ich jednak znacznie więcej. O, jeszcze jakąś tutaj strzelbę, kurde. Nie mam tutaj wystarczająco amunicji niestety do tej broni. Chyba będę musiał tutaj zmienić na coś innego. Z tej strony kogoś tutaj słychać, zaraz, zaraz. Może coś tutaj zajdziemy jakoś. Podejdźmy jakoś tędy i zobaczmy. No, kogoś tutaj ewidentnie słyszałem. Chwila, moment, gdzie wy przeciwnicy jesteście? Dobra, tam jest jeden. Zaraz, zaraz, patrzcie na to. Kurde. Jak się tutaj łatwo podskakuje. A, to jest taka broń, co pojedynczymi strzami strzela. Już zapomniałem i to jest jedyny? Już więcej tutaj przeciwników nie widzę, więc nie wiem, zobaczmy z tej strony. Kurde, myślałem, że w sumie wyjdzie coś z tego tutaj oryginalnego. Że będzie to akcja w jaskiniach jakaś. Ale z tego, co widzę jednak... Bardzo podobnie jak w poprzednim odcinku to wygląda. Jeszcze jakaś strzelba. Gdzie mam się w ogóle dostać? Jakoś w tamtą stronę, tak słyszałem. Więc nie wiem, zaraz sobie to zobaczymy. Kogoś to jeszcze ewidentnie słychać. Kurde, z której strony, panowie? Ja was w ogóle nie widzę. Tutaj jeszcze jest jakiś przeciwnik, zaraz, zaraz. Docieram do punktu kontrolnego, znakomicie. Chwila, moment. Tutaj bez przerwy... Nie wiem, z kim ja tutaj walczę jak na razie. Kurde, ale mam mało zdrowia. Uciekam z tego miejsca. Ja nie mogę, ale się tutaj syf dzieje. Chwila, moment.
Zmieniłem sobie na poziom trudności normalnej i tak nie ma tutaj prosto. To jest jeden. Man, załatwiony, ile on tutaj ma zdrowia? W jakimś tutaj potężnym armorze jest, się okazuje. Dalej zżyje? Kurde. Czy widzicie, jak oni są tutaj uzbrojeni na maksa? Ciężka sprawa, tutaj jeszcze jeden, dobra. Kurde. Trzeba tutaj headshoty jeszcze trafiać, byłoby spoko. O, tutaj jeszcze kolejny, patrzcie na to, będę tutaj znakomite akcje wykonywał. Może coś z tego wyjdzie. Man? Dobra, wszyscy załatwieni. Oby nie, jeszcze żyje, o kurde. Ale potężni tutaj. Z Korei się okazuje. Dobra, ale co jest naszym obecnym celem? Mamy się właśnie tutaj dostać na jakąś plantację, wyłącz koreańską stację zakłócającą GPS. No to jest jakoś właśnie w tą stronę. Więc skupmy się właśnie tutaj na głównym zadaniu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, ale jakoś nie przypominam sobie tej całej mapy. Chyba nie była jakoś tutaj zbytnio charakterystyczna w porównaniu do tych innych. No ale zobaczymy. Pamiętam, że w późniejszych częściach tego gameplayu będzie o wiele ciekawiej właśnie te mapy, na przykład na terenach zimowych. Jak ci kosmici właśnie tutaj przybędą, to będzie znacznie bardziej ciekawe. Tutaj z tego, co słyszę, jest jeszcze jakiś kolejny. Mógłbym właśnie, jak to się tutaj wykonywało, że ja tutaj znikałem. O mój Boże, już zapomniałem. Nie, mam tutaj armor, sobie uruchamiam teraz. Dobra, więc postarajmy się może tak zagrać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko jestem o wiele bardziej powolny, jak mam ten armor właśnie uruchomiony, ale cały czas no więcej zdrowia o wiele, więc opłaca się nawet. Wszystkie ma wady i zalety. Dobra. Dobra, i powiedzmy, że to by było na tyle z tym armorem. I co ja mam, miałbym tutaj właśnie rozwalić z tej strony, gdzie się tutaj ten nasz cel, z tego co widzę, więc zobaczmy. Mam to jakoś tutaj zniszczyć, rozwalić, zaraz, zaraz. Nie, to jeszcze bardziej w tą stronę, przepraszam, tutaj jest chyba ten cały nadajnik, dobra? Tym oto sposobem już tego nie włączą. Dobra, w takim razie zabieramy wszystkie tutaj dostępne przedmioty. Mamy tutaj może jeszcze jakąś lepszą broń? Nie, to jest amunicja do tej samej broni, więc to było w zasadzie na tyle. No dobra, w każdym razie udało nam się tutaj zniszczyć ten dezaktywator GPS i tym oto sposobem mamy kolejny cel pokazany na mapie. To jest baza Kal, czyli po raz kolejny ci wrogowie właśnie z Korei. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie jest tutaj w miarę spokojnie. Dobra. Po raz kolejny podchodzimy na cicho. A, w ogóle energii nie mam. Nie no, czy wy widzieliście, jak on się tutaj odwrócił, on patrzył w jedną stronę, a później zrobił 180 i tyle. Dajcie spokój, a ja byłem jeszcze na niewidzialności chyba. Witam serdecznie, koleś. Kurde, co się tutaj najlepszego stało. Jednym strzałem całą budowlę zniszczyłem. Dobra, come on, celujemy w headshoty. I tutaj jeszcze jest jeden przeciwnik. No nie. A, jeszcze trzeba patrzeć na mapę właśnie, że tutaj jest jeden na przykład. Witam serdecznie. Ale niszczeni najlepiej. Ło! O, ciężko tutaj trafić akurat tędy, zobaczmy. Dobra, pięknie. Kurde, ale ich tutaj jest wielu. W każdym odcinku coraz więcej przeciwników się okazuje z tej Korei. Niesłychana sprawa. Dobra, wyklikani. I zaraz będziemy tutaj blisko tego celu docelowego, jakoś w tą stronę. Dobrze tutaj patrzę, że to jest to? Użyj. Dobra, mamy i wszystkie dane. Dobra.
should see the coordinates on your PDA right about now. No dobra, czyli mamy kolejny punkt do zbadania. Wykopaliska, teraz tam trzeba się będzie udać, dobra. A więc ruszamy. Nie ma co tutaj chyba przedłużać z tymi wszystkimi przeciwnikami. Bez sensu tutaj a wszystkich zabijać. Więc nie wiem, powiedzmy, że pójdę sobie właśnie wzdłuż tej rzeki. Nasz cel znajduje się właśnie tam. Więc postarajmy się do tych wykopalisk tutaj dotrzeć, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale muszę przyznać, że słabo pamiętam te wszystkie miejscówki. Jednak ponowne zagranie w to wszystko dużo mi tutaj przypomina. Oj, jakoś tam mamy się dostać chyba? Tam są te wszystkie wykopaliska, są niby tam jakieś budynki pojedyncze. Ciekawe, czy na tej całej mapie można znaleźć jeszcze jakieś tutaj ciekawe znajdźki, czy to jest jakoś tutaj bardzo dużo takich rzeczy na tej mapie, aż tak się tutaj nie zagłębiam w ten cały gameplay. Wydaje mi się, że takich rzeczy raczej tutaj nie ma pełno. W każdym razie, dobra, powiedzmy, że sobie pójdę tutaj do... od celu jednego do celu drugiego. O, już mnie zauważyli kolejni, no dobra, więc to było na tyle. No i jeszcze znajdźmy jakieś tutaj... jakąś osłonę, byłoby bardzo przyjemnie. Kurde, chyba mam też do czynienia z jakimś snajperem oraz z przeciwnikami, którzy rzucają tutaj granatami na 50 metrów. No cóż. Dobra, come on, no jestem tutaj na kuckach i jakoś ciężko ich tutaj dostrzec. Kurde, ta broń nie jest aż taka dobra. O nie, mamy do czynienia z helikopterem. W takim razie chyba nie ma co aż tak tutaj stać na otwartym terenie. Kurde. Cały czas za mną tutaj fruwają. Trzeba się mieć na baczności. Ja tam wiem, czy to będą jakieś wyrzutnie rakiet, czy co oni jeszcze tam posiadają. O! Już są snajperzy, dobra, jasna sprawa. Kurde, już działa, jakieś tutaj trzymają w ręku. No jeszcze tędy są jedni, dobra. Kurde, ale się tutaj wiele dzieje. Dobra, najpierw sobie załatwię tą tutaj flankę. Kurde, mam jeszcze do czynienia z jakimś snajperem, co mnie bije z pleców. O kurde, jeszcze kolejny. O, to było bliskie. Mam niewiele zdrowia. Postaram się jakoś tutaj przejść naokoło. Ten snajper jeszcze denerwujący, kurde. Jego trzeba tutaj załatwić. Na jednego strzału on tutaj potrafi połowę życia około mi zadać. Dobra, załatwiony. Prześlę samolot, żeby się tam dostać. Docierasz do punktu kontrolnego, okej. And cel znajduje się już tutaj nieopodal. Mamy kolejną bazę właśnie do załatwienia. Kurde! Czy widzę, że to są jakieś większe laboratoria? No dobra, więc od razu postaramy się jakoś tutaj dostrzec. Widzę, że tam są niby jacyś przeciwnicy. Może zrobimy to w takim razie po cichu. Koło my tutaj mamy jednego wojownika, ale on jest chyba w jakimś hełmie. Ciężko powiedzieć, czy go tutaj zamorduje na hita. Dobra, postarajmy się. Kurde, ale to jest... No nie, dobra, załatwiony na hita, tak jest, nikt tego nie zauważył. Albo ich zauważyli tam z daleka. Kurde, ciężka sprawa. Kurde, dostał w głowę i co? I nic z tego nie wyszło. Dobra, więc to było na tyle. Z cichego gameplay już mnie tutaj raczej wszyscy zauważą. A i tam jest ten cały snajper. Kurde! No nie, mamy do czynienia z działem, a więc to było na tyle. I przejdźmy sobie... O kurde, co ja tutaj próbuję najlepszego? Jak go zniszczyłem? Już zapomniałem, że rzucanie przedmiotami ma tutaj taką wielką siłę. O, jeszcze mamy jakieś wyrzutnie rakiet, piękna sprawa, amunicja do pistoletu. Co się tam dzieje? To się tutaj ewidentnie zbugował. O nie, te wszystkie bronie, dobra, w takim razie... Użyj kodu i tym oto sposobem mamy... coś. I'm picking up some very strange readings. We need to know what we're dealing with here before we go on. I'm tired of this name. You're never this cautious with any of the other forces. I know what happened in the hidden place. That was different. The other samples, the Afghan artifacts, the Siberian, they were all fragments. This is the first intact specimen we've ever found. We have to proceed with caution. There is no time, Doctor. The Americans are already on the island.
I'm not concerned with your diplomatic maneuverings, General. You should be. Your Pentagon will militarize this project. Do you really think they will allow you the same latitude we have? I understand. I just need a little more time. My scan is almost complete. This temple is our only concern. I'm not interested in your fossil, Doctor. Not just a fossil. A fossilized carbon-based machine. A machine that predates man by 2 million years. That doesn't matter now. This temple is the source temple? Good God, man, we don't even know what that thing is. If you open it, there's no telling what could happen. Hold on. The first images are coming through. What the... That can't be. There's something moving. But that's impossible. My God! Kyung! You have to stop what you're doing! It's too dangerous! You have no idea what's inside! Dad, what's wrong? Helena! You have to stop him! You have to get out of there now! They're still alive! Who's alive? What are you talking about? The fossil! A to jest tamta, którą uratowaliśmy chyba. Oh, God! Dad, we're picking up a microwave burst transmission from your area. What did you do? Get out of there now! What the... Who are you? U.S. Special Forces. We need to get out of here. Thank God! Kyung has my team, my daughter, up at the mine in the mountains. You have to get to them. I think we've made a terrible mistake. What have I done? Dobra, w takim razie co się tutaj stało? Chyba wszystko zostało tutaj totalnie zamrożone z tego co widzę. Co im się stało? Patrzcie na to. We identified a safe LZ a few clicks down the river. You better grab yourself a boat and head down there. I'm seeing heavy reinforcements headed your way. All ass, kid. It's gonna get rough out there. Dobra, więc można spodziewać się kolejnych tutaj walk, a już tutaj jakoś bardziej w nocy jesteśmy. Z tego co widzę, ale nie ma tutaj żadnych przeciwników. Myślałem, że będzie ich trochę więcej. Mógłbym jeszcze tutaj jakoś wyskoczyć, byłoby całkiem przyjemnie. Dobra, piękna sprawa. Gdzie miałbym się teraz dostać na mapie? Punkt ewakuacji, o kurde. No dobra, więc zanim ja tam dotrę, to minie pewnie jakaś godzina czasu, więc pozdrawiam. Tam jeszcze ktoś jest, niby tam są jacyś z Korei, ale myślę, że bez sensu tutaj z nimi walczyć. To już takie jakby misje poboczne, można powiedzieć. Więc dobra, jak tylko znajdę jakieś bardziej interesujące informacje, może jakiś pojazd, no to zaraz wam to wszystko tutaj pokażę. No patrzcie na to, mamy tutaj jakąś łajbę, być może jakoś z tego tutaj skorzystam. Widzę, że wszystko jest tutaj w jakimś świetle, więc nie wiem, może coś z tego wyjdzie. Postarajmy się tutaj może podejść jakoś po cichu. Może kiedyś to wyjdzie tutaj w tej grze. Przed chwilą kogoś tutaj widziałem ewidentnie, zaraz, zaraz. Czyżby tam ktoś stał? Kurde, on tutaj przeżył strzał w głowę niestety, ale bez nadzieja. Już myślałem, że coś z tego wyjdzie. A tu jeszcze kolejny, dobra, jasna sprawa. I takim oto sposobem wsiąść do pojazdu. Ej, come on! Uciekamy z tego miejsca. Nie ma co tutaj przedłużać, tak? Jest, dobra. Nie wiem w zasadzie jak daleko ja tutaj pojadę na tej, popłynę na tej łódce. Mam nadzieję, że będzie tutaj możliwość dłuższego przebywania. A tutaj co się dzieje? Wow! O nie, co ja zrobiłem najlepszego? Uuu, to zadziałało, naprawdę? Okej. Dobra, to było ciekawe. Myślałem, że nie da rady aż tak tutaj wyskoczyć, ale proszę bardzo. Ta gra pod niektórymi względami naprawdę tutaj... budzi wrażenie. Kurde, ale mnie tutaj koleś ładuje. No nie. Mam tutaj niewiele zdrowia. Chyba to by było na tyle. Okej, jeszcze granaty, pięknie po prostu. Uciekam z tego miejsca. Tu się dzieje jednak całkiem sporo. Te wyrzutnie rakiet jeszcze właśnie mi tutaj przeszkodziły. Dobra, więc jestem w połowie drogi, jasna sprawa. I z tego co widziałem tutaj jeszcze mieliśmy chyba kolejną łajbę do załatwienia. Dobra. Proszę bardzo. Ej, jedziemy.
Idziemy stąd, come on! F1, F1. Dobra, z trzeciej osoby lepiej to oglądać. Kurde, to jest jednak agresywny gameplay. Gdzie ja tutaj w ogóle prowadzę? Kurde, ale to jest gra. Nie wiem, co się tutaj dzieje. A ja pamiętam, te 13 lat temu grałem jakoś tutaj bardzo po cichu. Tym razem wygląda to jednak zupełnie inaczej. Halo, ja tutaj zabłądziłem chyba. Dobra, w takim razie może coś z tego wyjdzie. Jakoś tutaj dojadę do tego celu, chociaż trochę tutaj obrywam tych obrażeń bez przerwy. Wow, co się tutaj dzieje? Chyba dalej nie przyjedziemy. Kurde, ale beznadzieja, naprawdę zablokowane tutaj jest wszystko. No ten helikopter mnie już przez całą mapę tutaj goni. O co tutaj w ogóle chodzi? O, w każdym razie chyba mamy punkt ewakuacyjny. Na jakimś cmentarzu się tutaj dzieje. Docierasz do punktu kontrolnego. Okej, w takim razie zobaczmy, co to się tutaj dzieje. Nie pamiętam, żeby tutaj akcja na cmentarzu była, prawdę mówiąc. A jeszcze mamy do czynienia z jakimiś snajperami tutaj na wzgórzach, okej. Czyli najpierw trzeba tutaj wyczyścić ten cały teren, jasna sprawa. Zaraz, zaraz. Ktoś tutaj był z tej strony ewidentnie, ale niestety nie wiem, gdzie dokładnie. Wow, co to za... Z kim ja tutaj mam do czynienia? Co to za przeciwnik był? Oni są w takich samych kostiumach, jak my jesteśmy. Ciekawa sprawa. Co to w ogóle znaczy? Może właśnie zabrali nam niestety, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Tu jeszcze jakiś tutaj niewidzialny. Come on, ładujemy go. Dobra, to było na tyle. Stripper, you copy? I think these guys have nanosuits. Well, I'll be damned. They aren't supposed to have that technology yet. If it's any consolation, look like cheap knockoffs. Kurde, czyli okazuje się, że przeciwnicy posiadają już te znakomite armory. Kurde, z której strony do mnie tutaj strzela przeciwnik? Nawet nie wiem. Dobra, tam jest jeden, zobaczmy. Kurde, to nam znaczy tutaj utrudni rozgrywkę. I to nawet kilku tutaj mamy, no nie, bez nadzieja. Come on, ładujemy w niego, proszę bardzo. Jeszcze chyba jeden jakoś był z tej strony, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko weźmy amunicję. Ciężka sprawa, no. Gdzie ten ostatni przeciwnik? Wow! To nie, jaką tutaj broń znalazł. O kurde, jeden HP mam, po prostu wspaniale, dobra. No cóż, to mnie koleś... Wow! Ale się przeraziłem! O nie! Z czego on strzelał? Okej, dobra, wyszło, po prostu wspaniale. Dobra, więc co, nasi mogą już tutaj przylecieć? Ktoś tam w ogóle strzela jakoś, co to w ogóle oznacza? W kosmos tutaj strzelają i tyle. No ciekawe. Czy żeby to już był koniec kampanii? Zobaczymy. Nie no, żartuję. Po prostu sobie polecimy do Ameryki, w sumie tyle. Dobra, więc z tej strony już tutaj nie umierajmy od jakichś tutaj głupich rzeczy. No i witam serdecznie. Muszę ten. Living up to your name, I see. You heard about Prophet. I'm actually gonna miss the bastard. You believe this mess? Looks like Jester wasn't so crazy after all. Amen to that. Kurde, szczerze mówiąc, nie pamiętam tutaj właśnie wiele z tej całej misji, która się tutaj stała. Więc to było dla mnie trochę nowością. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej całej grze. Czy to się w ogóle nadaje tutaj do nagrywania na YouTube'a. Tutaj się strasznie dużo akcji dzieje. Więc nie wiem, z jednej strony ciekawie, ale pod kątem samej fabuły... Nie wiem, czy to się dobrze ogląda. Nie wiem, piszcie w każdym razie, co wy o tym wszystkim tutaj sądzicie.
Ja przy okazji jeszcze sobie rozpocznę tutaj kolejną misję i zobaczymy, co tym razem tutaj z tego wyjdzie. So, this is the famous nano suit we keep hearing about. Man, I gotta get me one of those. Yeah, like Uncle Sam's gonna spend millions to protect your scrawny ass, Johnson. Hell, you won't be mouthing off when I've got my super suit. I'll go ninja on your ass. Now that I'd like to see. Okay, guys, we're entering a combat zone. A lot of Sam activity down there. I'm gonna circle around and fire countermeasures before we land. KPA's rumbled us, mate. Bastards are blowing this ridge to smithereens. Keep your head down or you'll lose it. Why the hell are we landing here? It's either shells or sands. Shells tend to miss me. This is as far as I go, gentlemen. The harbor's still too hot. Good luck out there. Damn, I wish I had one of those suits now. O kurde, ale się tutaj wojna dzieje. Jak to wygląda na mapie? A to mamy jakiś szturm na ogromną taj... jakiś port wielki, no dobra. A więc to by było w sumie na tyle na dzisiejszy epizod, już tutaj zrobiłem całkiem spore postępy. A więc tak, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć z tego kontynuację. Dobra, więc to było na tyle, my się z wami żegnam, no i do jutra.